Czujecie się w Polsce docenieni? Chcielibyśmy być po prostu dumni ze swojej muzy, nie wstydzić się jej, móc puścić każdemu i po prostu mieć podniesione czoło. To był ostatni dzwonek, no nie? Bo już dłużej byśmy na tym po prostu poprzednim albumie nie pojechali jako duet. Ja miałem okres w życiu, który musiałem walczyć ze sobą. Ja kocham muzykę i nigdy w życiu nie komentowałem albo polajkowałem żaden zespół, który kocham. Nie jesteśmy jakoś super młodzi. W tej chwili wyjazd, wiesz, na 8 miesięcy, żeby promować swój album i nie widzieć mojej rodziny, raczej podejrzewam, że zrezygnował z tego. Ja nie mam problemu z kebabem. Jeżeli interesuje Cię polska muzyka i chcesz poznać najciekawsze premiery muzyczne, to zasubskrybuj mój kanał. Premierowy Music. To przyjemność móc Was gościć tutaj, móc się spotkać z Wami i cieszę się i dziękuję za taką możliwość, bo jakby tutaj znamy już Was od dawna i cieszę się, że przy drugim albumie możemy porozmawiać. No i właśnie, jesteśmy już świeżo po premierze. Jak Wasze emocje? Jak się czujecie? Wypuścili taki stres, że bo już nic nie zrobimy z tego, tutaj jest zrobione. Nie? Więc... I też dużo różnych aktywności było związanych z tym, jakby z tą końcówką, bo to tak zwykle bywa, takich logistycznych, jakichś tam formalnych i po prostu w tej chwili przedwczoraj była taka impreza promocyjna duża, tam trochę przesadziliśmy z zabawą, ale jednocześnie uwolniliśmy się od tego wszystkiego i teraz już sobie płyniemy po prostu i patrzymy na to z jakiej perspektywy. Okej, czyli jest już takie uf, mamy to? Mamy uf. No właśnie tak. Jest to. Uf. No dobrze, to zanim jeszcze porozmawiamy o płycie Belly of the Whale, która jest w ogóle świetna i muzycznie i tekstowo, to chciałbym cofnąć się do waszego początku, do tej przeszłości z 2015 roku, kiedy połączyliście się, kiedy wydaliście swój pierwszy album. Możecie powiedzieć już, nie wiem, mając jakieś wnioski pierwsze, co w Was się zmieniło od tego momentu pierwszego połączenia do dziś, kiedy wydaliście już po 8 latach drugi swój album długogrający? Wiek. Wiek. Kapelusze. Kapelusze się tak, sfilcowały pewnie tamte stare. No, wydaje mi się, że jakby w takim... No, nie ludzkim, ale takim zawodowym czy artystycznym kontekście zatoczyliśmy jakieś koło i mówię o sobie głównie, ale myślę, że Kef również, że podeszliśmy przez ten ogromny interwał i okres czasu, który upłynął, mogliśmy podejść do napisania czy zrobienia tej płyty, wygenerowania tej płyty w sposób całkiem podobny jak poprzedniej, czyli bez większych oczekiwań, nie idąc po swoich śladach i z radością tworzenia. Co jest bardzo ważne, bo drugi album to zwykle jest ogromny problem dla większości artystów, bo jednak są ogromne oczekiwania z zewnątrz, ogromne oczekiwania nas samych, naszego otoczenia. To może to jest takie być albo nie być i potwierdzenie, czy w ogóle do czegoś się nadajemy. Bo nieraz się udaje zrobić pierwszą, ale drugą potwierdza się to, kim się jest naprawdę. To jest ta ostatnia cegła taka jakby przed kolejnym krokiem. I po prostu mogliśmy organicznie popracować, choć początki były trudne, bo zaczęliśmy przed pandemią i to wszystko, co zrobiliśmy do tego czasu, potem musieliśmy się rozstać jakby z oczywistych względów. Posłuchaliśmy po pandemii, uznaliśmy, że to jest w ogóle nie to, że my się zmieniliśmy, czas się zmienił i wszystko trafiło do kosza i po prostu zaczęliśmy zupełnie na świeżo od zera. Mhm. I to też wiązało się z tym, że czekaliśmy na ten album 8 lat, to właśnie to, co powiedziałeś, czyli że ten album musiał być takim też udowodnieniem dla was samych, że jesteście tego w 100% pewni, żeby właśnie podtrzymać tą dobrą, w sensie może pasta to nie jest dobre słowo, bo ciężko przy was mówić o dobrej pasie, bo wy po prostu jesteście bardzo dobrzy, ale kiedy ten pierwszy wasz album Smolik Fox 2015, to świetne przyjęcie wśród krytyków muzycznych, Frederyki, więc jakby tutaj już było to. I czy właśnie przez to, że chcieliście zrobić ten album mogę tak powiedzieć, na najwyższym poziomie, tak żeby wszystko było idealne, to dlatego czekaliśmy na niego 8 lat? Chyba tak. Nie. Ale wiesz, idealne, co jeszcze no, pytanie, jest... co dla kogo znaczy idealne, bo właśnie wydaje mi się, że też chcieliśmy odejść od tego czegoś idealnego, od wycyzerowania każdego dźwięku na korzyść tego, żebyśmy sami
coś poczuli po prostu robiąc to, no nie? I organiczny wychodził w końcu, nie? Bo przez tego drugiej przerwy to chyba, bo łapaliśmy taki, ja nie lubię tej słowa, taki flow, ale to było tak, że okej, musimy teraz albo nigdy. I zaczynaliśmy otworzyć te kawałki i zaczynało być takie excitement. Ja wysłałem do Andrzeja i on dzwonił, teraz mamy coś. I przez tego po prostu wychodził, nie? I moim zdaniem to jest, czemu jest bardziej naturalne, nie? Bo dosyć szybko popisaliśmy to, nie? Oczywiście, że nie musimy się sami przekonywać, jakby, że no dobra, fajnie zrobiliśmy, ale tak do końca w to nie wierzymy. To jest bardzo zły moment, no nie? Bo jeśli sami nie wierzymy i nie jesteśmy pewni, to jak mógłby ktoś inny uwierzyć? Okej, bo ja świadomie użyłem słowa idealne, bo powiedziałeś o tej presji trochę, która była wywierana przez to, że już zrobiliście, że tym drugim albumem musicie coś udowodnić. Więc jakby zakładam, że ten album musiał być dla was w 100% idealny, czyli musielibyście być w niego 100% pewni, żeby go wypuścić. I stąd było to pytanie, czy przez to to trwało 8 lat? Nie no, graliśmy dużo koncertów, ale wiesz, graliśmy dużo koncertów w międzyczasie i tak się złożyło, że mogliśmy je grać. I nie mieliśmy takiej ogromnej presji, żeby to robić, bo w Polsce jednak artyści wydają, jeśli chcą być obecni w tej takiej przestrzeni medialnej, to muszą częściej wydawać płyty. Bardzo jest mało jakby takich czynnych polskich muzyków czy artystów, którzy wydają płyty co 8 lat. W międzyczasie wprawdzie mieliśmy epkę, ale faktycznie trochę zaniedbaliśmy to. I to tak na serio mówiąc, to był ostatni dzwonek, no nie? Bo już dłużej byśmy na tym po prostu poprzednim albumie nie pojechali jako duet na pewno. Ale chyba nie o to chodziło. Chodziło o to, żebyś czuł, że naprawdę chcesz to zrobić i masz coś po prostu do powiedzenia nie tylko słuchaczom, ale sobie przede wszystkim, no nie? Że teraz chcemy tak, jesteśmy tego pewni i wchodzimy w to na całego, a nie, że kurczę, dokładamy jakąś, dorabiamy politykę, bo musi być album za rok, żeby koniunktura była. To by nam po prostu nie wyszło dokładnie. A kiedy jeszcze jesteśmy przy powrotach do przeszłości, to na waszym albumie słychać ten powrót do muzyki lat 80., 90. Za co najbardziej lubicie te lata w muzyce? Ale to ja był, wiesz, to było moje sam discovery w muzyka, nie? Bo wcześniej słuchałem muzykę z tobą, moje tata słuchał, mój brat, ale w tego czasie, wiesz, 90. To było moje, wiesz, znalazłem, wiesz, Radiohead, Blur, Oasis i jeszcze, wiesz, stare angielskie rzeczy i przez tego znalazłem swoje pasje do muzyki. No tak, bo mówicie też o tym albumie, że to jest hołd dla popkultury i waszych idolów z przeszłości. Więc a jak u ciebie właśnie, Andrzej, jak te lata oddziaływały na to, że zrobiłeś taką muzykę, użyłeś, jakby połączyłeś styl vintage ze współczesną muzyką elektroniczną? Jak to u ciebie wyglądało? Wiesz, to jest tak trochę, że będąc dzieciakiem i żyjąc jakby w pewnym sensie, jednak to był czas jeszcze nieco za żelazną kurtyną tak zwaną, marzyłem po prostu o, wiesz, o lepszym świecie, ale też ten lepszy świat, taki to co widziałeś już we wczesnym MTV, czy w jakichś muzycznych telewizjach, czy w gazetach, wiesz, które ja jestem sportowego miasta, więc pewne rzeczy do nas docierały, powodowało, że jeszcze co najważniejsze, marzyłem też o tym, żeby dotknąć prawdziwych, bo już chciałem robić muzę, pięknych, prawdziwych instrumentów, które sobie wyobrażałem, że są niezwykłe, ale nigdzie nie można było ich dotknąć. Wiesz, nikt z okolicy, nikt w moim mieście, nikt w mieście obok nie miał żadnego takiego instrumentu. Ja tylko je widziałem w telewizji albo na koncertach znanych zespołów. I wiesz, i to było marzenie takie, że wyobrażałem sobie zawsze, że kurde, gdybym miał taki instrument, to wiesz, to po prostu świat by był mój, bo bym zrobił wszystko na nim. No i na to trzeba było długo poczekać i jakby wpuszczenie tych, i na tej płycie użyliśmy wielu takich zabiegów, wielu instrumentów z epoki, takich wymarzonych z dzieciństwa, w sposób już wolny po prostu, mając je, spełniłem swoje marzenie i nadarzyła się okazja, żeby się rozliczyć z tym po prostu chłopcem, który chciał to gdzieś zaimplementować, ale nie mógł. Wydawało mi się, żeby mógł, pewnie nie miałbym te doświadczenia, odwagi i umiejętności, ale tak mi się po prostu wydawało, a teraz mam trochę więcej doświadczenia, odwagi i umiejętności i mówimy, dobra, to wrzucamy po prostu to i tamto do naszej muzy i być może
to jest ten jedyny raz, kiedy to zrobiliśmy i już nigdy więcej tego typu rzeczy nie będziemy wrzucać, bo zostawiliśmy ten okres po prostu w tej muzyce. No nie? Zgubiliśmy to i być może jest to rodzaj inicjacji, że staliśmy się dorośli muzycznie właśnie wypuszczając ten album. Okej, czyli możecie powiedzieć, podsumować to, że ten album jest swojego rodzaju dojrzałością i muzyczną, ale też dojrzałością taką osobistą. Oby tak było. To nie nam to oceniać. My po prostu robić muzykę, która w jakiś sposób nam rezonuje po prostu w sercach, ale faktycznie z taką intencją, żeby zajrzeć do tego, co było kiedyś. Mhm. A powiedzcie mi o samym tytule płyty, Belly of the Whale, czyli właściwie tłumacząc to dosłownie, oznacza w brzuchu wieloryba. Co kryje się pod tym tytułem? Co kryjemy? No nie wiem, nic nie kryjemy chyba, ale sens do tego jest, że tej płyty jest od to dla mnie. To jest personalne, wiesz. Ja miałem okres w życiu, który musiałem walczyć ze sobą. I przez tego to jest o to chodzi z tego tytułu. I uważałem, że wszyscy mają swoje Belly of the Whale. Mhm. Może teraz, ale jak nie masz, to jest po drodze. Okej. Okay. Czyli nie ma to nic wspólnego z Pinokiem? Ma wspólnego z Pinokiem w Biblii, jeszcze różne inne literatury, ale dla mnie jest moja walka z tego. Okej, okay. Ale rozumiem, że tą walkę zostawiłeś już ze sobą. Czy nadal walczysz? Cały czas. Cały czas walczysz, okej. Okay. I muzyka jest taką terapią dla ciebie? To jest numer jeden. Numer jeden. I bez tego to nie wiem. Co ja będę. Okej. Okay. Czyli albo kto? Okej. Okay. A powiedziałeś też w kontekście tego albumu bardzo ciekawe zdanie. Piosenki są dla mnie jak stare fotografie. I kiedy otworzyłem album, widziałem te fotografie. No właśnie, możesz rozwinąć to, bo to jest bardzo ciekawe powiedzenie. Wydaje się być dość oczywiste, ale kiedy myśli się o starych fotografiach, można je pogrupować na dwie kategorie. Te, które wsadzamy sobie do ramki, które są z nami na co dzień, i te, które zamykamy w albumie, zostawiamy i wracamy do nich od czasu do czasu. Jak to u ciebie jest? No to jest tak, że jak ja słucham dźwięk albo intro do piosenki, albo w końcówkę, albo coś, wiesz, przypadkowe, przejdzie z taksówkę albo cokolwiek, albo idzie do klubu, do bar i słucham coś i ja od razu ja pamiętam pierwszy raz, gdzie ja byłem, jak słuchałem tę piosenkę, ile miałem lat, jaki buty miałem. I właśnie o to chodziło, nie? I spróbowaliśmy to zrobić, bo tam są, na każdej piosenkę jest mały element od nawet nie tylko element, może jakieś klucze, brzmienie, jakiś riff albo coś tam, który jest, mam nadzieję, że działa tak samo dla ludzi, którzy słuchają, że jak działa dla mnie muzyka. Mhm. A z kolei o tą warstwę muzyczną, już trochę poruszyliśmy ten temat, ale jakby to jest ciekawe połączenie, ciekawy zabieg, kiedy też słucha się tej płyty tak piosenka po piosence, czyli nie wyrywkowo, gdzie często słuchacze sięgają po jeden utwór, dlatego są też te single i mówi się, że im więcej singli się wypuści, tym lepiej, ale to jakby artyści bardzo młodzi decydują się często na single, nie wydają płyty, wiadomo też ze względów finansowych, ale jak to u ciebie było, bo połączenie tej muzyki elektronicznej z syntezatorami, z gitarą, ze skrzypcami, To też wiązało się z tym, że to co powiedziałeś, że mogłeś te instrumenty przenieść do swojego studia i zrobić. Ale czy to było trudne, żeby to połączyć, żeby to zagrało i dostosować to do współczesnego odbiorcy? No, wiesz, jakby od końca twojego pytania zacznę, że zupełnie nie wiem, czym jest dostosowanie do współczesnego odbiorcy i kogo można nazwać współczesnym odbiorcą. Czy wszystkich odbiorców, czy tych, co, bo jedni słuchają jazzu z lat 60., drugi, wiesz, do elektroniki tylko z tego roku, bo już z poprzedniego jest dla nich za stara. Wydaje mi się, że im mniej się o tym myśli, tym lepiej. Czyli to jest trochę jak takie intuicyjne gotowanie po prostu w chacie, gdy masz dużo przypraw i ziół, nigdy nie wrzucasz wszystkich, bo będzie niedobrze. Dobierasz to w sposób, nie używasz po prostu książki kucharskiej, tylko wrzucasz, bo tak teraz dzisiaj czujesz. Możesz trafić, możesz nie trafić.
danie jest na stole, nie masz odwrotu. Im bardziej jesteś doświadczonym kucharzem i im więcej atencji masz dla tego, no nie, i tym to danie prawdopodobnie będzie smaczniejsze, będzie miał więcej wlanej miłości, jakiejś uwagi w siebie. I tak też jest to muzą, no nie, że zostaliśmy to, co czuliśmy, że pasuje i nie burzy reszty, a raczej koegzystuje z nią. I to jest podstawa, żebyśmy, my chcieliśmy się czuć po prostu dobrze w tym środowisku, no bo to jest w końcu album, który zostanie, wiesz, nasze dzieci będą go mogły słuchać i nasi sąsiedzi i tak dalej, i bardzo nie chcielibyśmy się za to ani wstydzić, ani czuć się dyskomfortowo. Chcielibyśmy być dumni, jak kucharz właśnie, który gotuje z miłością, podaje po prostu w Grecji czy we Włoszech tobie prosty makaron, ale on jest po prostu doskonały, bo tam jest wszystko idealne w jego mniemaniu. Jeśli goście się cieszą, to jest już w ogóle pełnia szczęścia. I chcielibyśmy być po prostu dumni ze swojej muzy, nie wstydzić się jej, móc puścić każdemu i po prostu mieć podniesione czoło. Mhm. A myślicie, że to jest album dla każdego? Chyba tak. Nawet nie myślałem o to. Jest, ja też zgadzam się z Andrzejem, że dla mnie jest nie mam... To mnie... Jest dobrze do słuchać. Ja, Andrzej, jeszcze, ty nie słuchałeś jeszcze, ale ja słyszałem... No teraz słucham sobie przy okazji wywiadu, bo ja nie słucham, po skończeniu staram się nie słuchać, okay. Po prostu, żeby sobie nie robić tam głowy, nie rozwalić. Nie mam problem z tym. Okej, okay. Ale rozumiem, że, bo cały czas to mówicie i podkreślacie też to, czyli rozumiem, że ten album powstał dla was, żebyście to wy sprawdzili. Ty powiedziałeś o swoich walkach, ty z kolei powiedziałeś o tym, że mogłeś spełnić swoje marzenia, żeby cofnąć się do lat młodości, kiedy nie mogłeś sobie pozwolić na to, żeby robić taką muzykę. Dziś to zrobiłeś. I czy ja to dobrze rozumiem, że zrobiliście ten album stricte dla siebie, czy na przykład dla ludzi, którzy są waszymi fanami, koneserami muzyki, którzy czekali na to i to jest taka swojego rodzaju nagroda dla nich? Czy właśnie tutaj jakby priorytetem było to, że to jest album dla was, bo wy chcecie, może mogę to nazwać, zrobić taki pamiętnik swój muzyczny? Kurczę, no zawsze robienie muzyki jest jakby osobistą rzeczą z jednej strony i jakby pierwszym filtrem jesteś ty, czy Kev, czy tam Kev, no bo robimy to przede wszystkim razem, jeszcze Olek, nasz bębniarz również jest w tym i tam nasze rodziny i tak dalej, można by rozszerzać, ale i management, ale głównie my. I no przede wszystkim robisz po prostu dla siebie, ale wiadomo, że jest miło, kiedy to się przeniesie dalej. I gdzieś tam czytałem taką jakąś sekwencję, że ktoś powiedział, że po prostu jeżeli robisz coś dobrze, z wiarą w to, z otwartym sercem i tak naprawdę, to nie będziesz sam po prostu, bo się okaże, nie wiadomo skąd, że znajdą się ludzie, którzy w to uwierzą. No jest prawda. Bo tak po prostu jest. I to jest jakaś tam reguła zwykle. Chcielibyśmy w to wierzyć, że po prostu zrobiliśmy to bez żadnej ściemy, bez żadnej kalkulacji, bez obliczania, kurczę, co będzie działać, w jakim radio, bez tych wszystkich rzeczy, które dzisiaj są dość oczywiste w showbiznesie, szczególnie w mainstreamie, że szyje się po prostu czy filmy, czy muzykę, czy nawet ciuchy na konkretną potrzebę, w konkretny cel wymierzone i tak dalej. Nie wymierzyliśmy w nikogo oprócz samych siebie. I myślę, że to jest bardzo ważne i cieszę się, że doszliśmy do tego po nicy do kłębka, że to się udało, że powiedzieliście to. I myślę, że to jest, na to mogą sobie pozwolić dojrzali muzycy, żeby zrobić to stricte dla siebie i żeby czegoś nie udowadniać. I cieszę się, że mogliście to zrobić. Życzę wszystkim, żeby mogli robić tak, żeby robić to stricte dla siebie, a później myśleć o tym, że to, co powiedziałeś, że jeżeli ty wierzysz w to, że to jest naprawdę w 100% dobre, to inni też to docenią. Ale, może być. Ale jeszcze jedna rzecz. Trochę żyjemy dziś w czasach, może to będzie nawiązywało do tego określenia współcześni odbiorcy. Trochę żyjemy w czasach, kiedy właśnie te liczby, kiedy liczba lajków, liczba obserwujących, liczba wyświetleń trochę jakby daje nam łatkę, czy jesteśmy dobrzy, czy nie jesteśmy dobrzy, czy jesteśmy popularni, czy nie. Niestety. Tutaj przyznam, że to jest niestety i tym bardziej, że czas pokazuje, kiedy te liczby często są fejkami i osoby, które mają duże liczby, nie zawsze idzie za tym jakaś wartość. No i tak sobie sprawdziłem. U was to jest tak, że liczba 3900 na Instagramie, blisko 65 tysięcy słuchaczy w miesiącu na Spotify, 30 tysięcy wyświetleń na YouTube pod teledyskiem Smoke and Mirrors. Czy wy możecie powiedzieć, że czujecie się w Polsce docenieni?
Kavito masz? Nie rozumiem do końca pytanie, że te zasięgi, wiesz, internetowe są słabe. Są słabe, ogólnie. Może nie, że są słabe, ale są artyści. Ale ja bardzo dużo rozmawiałem z tego tematu i myślał o to, bo dla wytwórni jest ważne, dla ludzi, którzy... To generalnie tego liczby są ważne w biznesie. Ale prawda jest taka, że na przykład ja kocham muzykę, jestem ogromny fan muzyka, słucham muzyka cały czas i nigdy w życiu nie komentowałem, albo polajkowałem, albo poszerowałem żaden zespół, który kocham. I ja myślę, że my, nasze wyborcy, nie wiem kto oni są, ja myślę, że oni są po prostu mniej aktywni w internetu generalnie, bo mają pewnie inne rzeczy do zrobienia, ważniejsze. To jest jeden rzecz. I to jest dla mnie bardzo dziwne. Ja do końca nie rozumiem, bo graliśmy przez 8 lat. Nie wydaliśmy całej płyty i graliśmy bardzo dużo, przez wiele czas. I więc ja to nie wiem. Dokładnie. I też nie dbaliśmy o te media społecznościowe, bo jest to dla nas... Dużo, dużo o tym gadaliśmy, bo wiadomo, nasz wydawca, no, jakby system naciska na nas, żeby po prostu to działało, bo tak jak sam mówiłeś, że w ten sposób w dzisiejszych czasach się określa czyjąś wartość, nie jakby ilością kliknięć. I u nas faktycznie kliknięć nie ma aż tak dużo, ale wiesz... Tam dochodzą do miliona, miliona i pół, ale przeważnie 30-40 tysięcy, ale żeby było jasne, lepiej mieć, wiesz, 40 tysięcy oddanych po prostu ludzi, którzy przyjdą i w całej Polsce zasilą Twoje koncerty i przeżyją coś z Tobą razem, niż 1,5 miliona takich, co wiesz... Które napisałem, że no, źle wiesz, wygląda. Mało wiarygodnych, to czy tam gdzieś 100 milionów nawet, no nie? Że to nie jest miarodajne, my nie jesteśmy... cały czas zespołem, czy tam duetem funkcjonującym w takim tym w spocie, po prostu ultraspocie mainstreamu polskiego, no nie? To jest gdzieś tam pomiędzy mainstreamem, a jednak jakąś tam alternatywą, że gdzieś tam balansujemy po prostu pomiędzy tymi dwoma światami i... A też nie jesteśmy za alternatywę, że ludzie, którzy lubią muzykę alternatywną, będzie was lubił. Dokładnie, że jesteśmy przyswajalni z jednej strony, a z drugiej strony pewnie nieznośni dla niektórych i to jest bardzo fajne miejsce, bo dzięki temu też mamy azyl taki, że możemy sobie pozwolić na to, żeby pójść bardziej w pop, bardziej po prostu w jakiś noise, w rock'n'rolla i nikt nam nie będzie miał tego za złe. Mhm. I też mamy wolność w produkcji generalnej, w pracy w muzycznej, bo wytwornie, bo jak mówiliśmy wcześniej, że jak więcej ludzi zaczyna iść do koncertu, masz duże kariery, to oczywiście potem masz jeszcze 20 osób dookoła, które ma coś do powiedzenia, o co masz ubrać, jak masz brzmieć i tak dalej. I my właśnie nie mamy żaden... No, że to jest taka manufaktura ciągle, tak. Mimo wszystko. Mhm. Czyli nie macie problemu, żeby na przykład wyprzedać koncert, że wasi odbiorcy są koncertowi i przyjdą na wasz koncert. Tak. Raczej tak. I to jest właśnie też... ciekawe, bo bardzo dużo młodych artystów. Jest taka jedna artystka, która jest influencerką, jest bardzo zdolna, jest też piosenkarką. Jakby tutaj akurat wszystko poszło w parze, ale zrobiła swoją pierwszą trasę koncertową i ma ogromny problem, żeby sprzedać bilety. I to też pokazuje, co powiedzieliście o swoich odbiorcach. To jest jeszcze inna rzecz, nie? Że ile praw, bo ja milion razy spróbował grzebać na tę sytuację. Okej, to masz 150 tysięcy followerów na twojej Instagram. Okej, ile procent tej ludzi kupią twoje piłkę, albo bilety na koncertowe, albo... a jej jeszcze nie do końca wiem i rozumiem i nikt mi nie powiedział, jaki jest procent tego, czy coś, więc ja nie wiem. Od tej całej sytuacji, ja pamiętam MySpace, nie? MySpace było takie te pierwsze z tej całej social media i to było tak ważne, że i potem nie było ważne. Okej, okay. A możecie na przykład, wchodząc w wasze już takie statystyki, jak o tym rozmawiamy, bo płyta jest po angielsku, Kefno, jesteś też, pochodzisz z Wielkiej Brytanii, wasze piosenki są po angielsku, czy wy jesteście w stanie określić, gdzie tych więcej odbiorców jest? W Polsce, czy właśnie za granicą? W Polsce.
A macie jakiś taki feedback o tym, jak wasza muzyka jest przyjmowana za granicą? Nie. Niewiele. Okej. Okay. Bo nie. Wiesz, w takich statystykach czasami widać, że sporo ludzi jest też gdzieś tam w Wielkiej Brytanii, sporo ludzi jest we Francji, tam w Szwecji, no w Europie głównie. W Ameryce mniej, może w Chicago albo w tych dużych po prostu miastach, ale jestem przekonany, że w dużej mierze to są jednak nasi ludzie, czyli Polacy, którzy tam po prostu wjeżdżali, puszczają komuś płytę. My bardzo w ogóle liczymy i jakby szanujemy taką potrzebę pantoflową, jak tak można to nazwać, że ktoś na zajawce, wielokrotnie się przekonałem, że to otwiera pewne drzwi, no nie? Że puszcza kumplowi płytę, kumpel mówi wow, no nie? W ogóle nie wiedziałem o tym, puszcza następnemu i to się rozrasta, ale wspaniale być czyimś odkryciem, po prostu. Nie słyszałem o tym, odkrywam dla siebie, zamykam, wiesz, się po prostu w pokoju słucham i to zostaje wtedy na długo, no nie? Bo to jest taki rodzaj, wiesz, jakbyś znalazł pięknego, po prostu prawdziwka, no. I Andrzej, w Twoim przypadku zdarza się, że jesteś dla kogoś odkryciem? W sensie, że masz już takie bogate portfolio o tym, co już zrobiłeś i zdarza ci się, że docierają do Ciebie takie osoby? Tak, zdecydowanie, bo to tak właśnie to się wydaje, bo portfolio jest takie, wiesz, jakby często nie pod moim nazwiskiem, albo ludzie często znają muzę, albo kojarzą gdzieś tam, ale zupełnie nie kojarzą osoby na przykład, no nie, że to się dopiero potem jakoś może przekuwać na bycie odkryciem. Czy wy świadomie nie promujecie się, nie staracie się docierać do ludzi za granicą? Jakby skupiacie się na tym, żeby grać koncerty w Polsce, wypuszczać płytę w Polsce? Czy jakby myślicie o tym, żeby, nie wiem, wypuścić płytę na Wielką Brytanię? Czy w ogóle to jest realne? No myśleliśmy o to, gadaliśmy o to i po prostu zobaczymy, co będzie z tej płyty, bo ja wierzę, że przez internetu, przez Spotify, przez różne rzeczy mamy więcej możliwości, że kogoś przypadkowe znaleźć, będzie to znalazło i coś zrobimy z tego, ale generalnie jak siedzimy marzyć codziennie od kariery światowej czy coś, no to nie wiem, żeby byliśmy w stanie to wytrzymać i zrobić. Jeszcze jeden. Czyli wiąże się to z tym, że to, co powiedziałeś, nie jest takie łatwe. Czyli, że trudno jest się przebić przez tą... Trudno się przebić, ale też oprócz samego przebijania się, to przebijanie się po prostu kosztuje Ciebie mnóstwo energii, mnóstwo czasu, mnóstwo jakby wyrzeczeń i wyjście ze strefy komfortu. I wiesz, no po prostu nie jesteśmy jakoś super młodzi. To zupełnie inaczej wygląda. Zespoły wybijające się zwykle to są zespoły, kiedy to są 25-30-latkowie max, to nie? Którzy nie mają jeszcze własnych rodzin, wiesz, tych wszystkich uwikłań. W tej chwili wyjazd, wiesz, na 8 miesięcy, żeby promować swój album i nie widzieć mojej rodziny, raczej podejrzewam, żebym zrezygnował z tego. Nawet gdyby była taka możliwość, to nie? Że to musiałoby się odbyć jakoś bardziej humanitarnie, a bardziej humanitarnie jest to nie do zrobienia, z jednym wyjątkiem, kiedy Twój numer trafia przez przypadek gdzieś w dobre miejsce, czyli na przykład do jakiegoś filmu. Ludzie odkrywają Twój kawałek po prostu w serialu czy w filmie, teraz zasięgi platform są ogromne i nagle, wiesz, po prostu nie wiadomo skąd to się zaczyna sypać i składać. Tak się zdarza. I wtedy omijasz ten cały proces, wiesz, grania supportów, spania po prostu w jakichś, kurczę, tak, norach, hostele, jedzenia, wiesz, kebabów i po prostu i tego wszystkiego, co nie jest aż takie fajne. Ja nie mam problem z kebabem. No, ale to przez miesiąc, to nie? Ja zjadłem przez bardzo wiele lat. Bo ja właśnie tak zrobiłem, bo ja całe, no od jakichś 25 lat do 32 chyba, to po prostu mieszkałem w busie i cały czas zjechałem na koncerty tu, tam, wszędzie, całą Europę. I ja wiem dokładnie, jak to wygląda, ta cała sytuacja. I ja tak świadomie decydowałem, że muszę skupić się na robieniu muza i nie granie w koncerty cały czas. Bo grać w koncerty cały czas musisz żyć, musisz mieć pieniądze oczywiście do życia. I jak to zrobić, to cały czas jest impreza, cały czas jest jakieś jak Gypsy Kings po prostu. Ale nie ma dobrej, za to nie ma dobrej sztuki, bo nie masz czasu, żeby było wysiedzieć, popisać sobie, wymyślić. I
moim zdaniem, że jak zrobiliśmy, że skupiliśmy na, zrobimy najlepszy muzyk, który jest możliwy, to potem oddaliśmy to do świata i zobaczymy. I ja myślę, że to jest lepsze niż 5 lat in the back of a Mercedes Sprinter. Dziękuję. Tam byłem i było fajnie. Czyli po prostu to się wiąże z tym, że powrócimy do początku naszego wywiadu, że wy już tego nie potrzebujecie, wy już tego nie chcecie. Po prostu. Że to jest dla was, to macie ludzi, którzy to pokochają i wy wierzycie w tych ludzi, którzy docenią te 33 minuty, bo tyle trwa płyta. Chyba nic więcej nie ma. Chociaż ja nie wiem, czy... Więcej pieniędzy, większe koncerty, więcej samochody, lepsze jedzenie może, nie wiem. Ale generalnie to jest... tej skale, gdzie jest teraz, jest dla mnie perfekcyjnie. No i właśnie zaraz ruszacie w trasę koncertową, tak. 28 października, czyli to, co jest dla was ważne i to, gdzie możecie sprawdzić, jak wasza muzyka jakby wchłania się przez publiczność. No i powiedzcie mi, w Szczecinie zagracie pierwszy koncert. Jaki plan na trasę? Czego możemy się spodziewać? Będą jacyś goście? W ogóle gratuluję i fajnie, że w teledysku do waszej piosenki, która teraz promowała płytę, pojawił się gościnie Krzysztof Zalewski. Uh-huh. Więc stąd moje pytanie, czy możemy się spodziewać czegoś ciekawego na trasie, dodatkowego, poza tą muzyką, która wybrzmi? Chyba na razie nie. Jeśli tak, to będzie spontaniczny akt. Po prostu, jeśli ktoś ze znajomych muzyków znajdzie się w okolicy, w naszej garderobie, w publiczności, to kto wie, po prostu jesteśmy, lubimy jakby takie wydarzenia, lubimy po prostu muzykować. Ale specjalnie jakby na tym albumie nie ma gości takich jak na poprzednim, czyli kobiet śpiewających, ani kolesi śpiewających. Właśnie, bo chcieliśmy skupić się na sobie, na... W ogóle dzisiaj tam z kimś rozmawialiśmy, że właściwie każda płyta dzisiaj, no, każdego artysty ma mnóstwo tych fatów, albo przynajmniej jeden, albo dwa. Mhm. Więc postanowiliśmy, że może nasza w takim wypadku nie będzie miała, no nie? Zobaczymy, co z tego wyniknie. No tak. Słuchajcie, no to ja mam na koniec pytanie do was takie, które może będzie zachętą też dla tych, którzy posłuchają tego wywiadu i którzy... zobaczą pierwszy raz was. Chociaż, tak jak mówię, ciężko jest mi uwierzyć, że ktoś was nie kojarzy, bo to jest to, co robicie, jest jedyne. To, jaki Andrzej ma sposób i oryginalność na robienie muzyki, jest wyjątkowa. Pamiętam, kiedy usłyszałem pierwszy raz swój utwór, to się zakochałem. Pamiętam ten moment i właśnie kiedy jechaliśmy na wywiad, to rozmawialiśmy o tym i że jak dowiedziałem się wtedy, że to jest ty, że jesteś Polakiem i tworzy się taka muzyka w Polsce, to stwierdziłem, że to jest ta droga, którą chcę iść. I dziś siedzi tutaj przed tobą człowiek, który nauczył się i dojrzał do muzyki, dojrzał do wartości dźwięków, wartości słowa dzięki tej muzyce. I mam takie pytanie do was. Dlaczego warto posłuchać waszej płyty? Warto jest brać dla ciebie pół godziny, 45 minut wieczorem, tylko dla siebie. I jak będziesz słuchać naszą płytę, to super, albo cokolwiek, płytę, albo muzyka, albo książkę. Ale ja uważam, że teraz, na tego czasy, ludzie mają po prostu bardzo duże rzeczy w głowie. I ja myślę, że mam nadzieję, że daliśmy coś do świata, który może ludzie może mogą obciąć tego świat chwilkę i słuchaj. I słucham, i słuchają, nie wiem jak to powiedzieć. I słuchają. Dobre sztuka po prostu. A mi się wydaje, że jakby zacząłbym od nas, że dla nas ten album był jakimś... Oczywiście pomijając ogrom pracy, do niektórych włożyliśmy czasu i jakichś tam różnych napięć, no bo one zawsze się pojawiają. Jednak ostatecznie jakimś rodzajem wytchnienia, czegoś takiego... zatrzymania pewnej wibracji w tym takim świecie, który jest teraz rozpieprzony po prostu na wszelkie możliwe sposoby. Pędzi, wiesz, są korki, dzwonią telefony, masz Instagrama, to wszystko po prostu jest oszałamiające i jest mało takiego czasu, wiesz, dla siebie, no, żebyś tak po prostu zastygł jak gad, wiesz, na skalę. I po prostu liczymy, że to może dać ludziom te 30 minut tego właśnie takiego zwolnienia, wytchnienia, wiesz. Nigdzie się tam nie spieszymy, nie dociskamy, wiesz, pedału żadnego, tylko płynie, wiesz, dobra energia, którą być może ktoś
odbierze. Tego wam życzę, żeby ludzie to dostrzegli. Trochę przepraszam za to pytanie, ale uważam, że najtrudniej jest mówić o tym, kiedy chcemy powiedzieć o sobie no w superlatywach. Tak. I wiem, że to jest trudne. I chciałem, no tak. Jest. Bo niektórzy często odpowiadają, bo jest zajebiste, albo bo jest super. I fajnie, że podkreśliliście te cechy, które dostrzegłem słuchając waszego albumu, więc tak, to jest taka przestrzeń dla samego siebie. I kiedy jej słuchasz, to masz wrażenie, że to wszystko, co dookoła, te wszystkie bodźce zatrzymują się. I życzę wam takich odbiorców, bo zasługujecie na to. Dziękujemy. I dziękuję, to była przyjemność Super. Was tutaj gościć. Dziękuję bardzo. Andrzej, bardzo dziękuję.